Cześć. W tym odcinku opowiem o kolejnym zagadnieniu fizycznym. Jest ono na tyle ekscytujące, że gdy je poznacie, podobnie jak ja, zaczniecie se plenić i moczyć łóżko w nocy. Film odradzam więc osobom o słabych nerwach, a pozostałych, najlepiej pełnoletnich, zapraszam na wygodną sofę. Rozsiądźcie się, zrelaksujcie i słuchajcie. Tym razem opowiem o energii kinetycznej ruchu obrotowego. Ta energia, jak sama nazwa wskazuje, związana jest z ruchem, czyli obrotem ciała. Skoro tak, no to we wzorze musi występować prędkość kątowa i najpewniej moment bezwładności, tak jak to zwykle było w ruchu obrotowym. Sam wzór nie jest jakiś bardzo skomplikowany, a jego zapis został splagiatowany. Patrzcie, w jaki sposób to zrobiono. W energii kinetycznej ruchu postępowego mamy EK równe M razy V do kwadratu i dzielone to wszystko przez 2, natomiast w energii kinetycznej ruchu obrotowego mamy EK jest równe I razy omega podniesiona do kwadratu, też dzielona przez 2. Zobaczcie, że podobnie stało się z jednostką. Tu po lewej mamy joula i w tym wzorze po prawej też mamy joula. Przypadek? Nie sądzę. Dlatego sprawę zgłosiłem już do prokuratury. Najprostszym typem zadań, w którym wykorzystacie wzór na energię kinetyczną ruchu obrotowego, będzie takie, w którym macie, dajmy na to, wymiary jakiegoś ciała, masę, wartość prędkości kątowej i liniowej ruchu postępowego, no i będziecie musieli obliczyć energię kinetyczną tego ciała. Na początku trzeba obliczyć moment bezwładności, a ten będzie w przybliżeniu sumą momentów bezwładności rączki i śruby. Gdy już go mieć będziecie, no to wstawiamy do wzoru i obliczamy energię kinetyczną związaną z ruchem obrotowym. Teraz obliczyć musimy jeszcze energię kinetyczną pochodzącą od ruchu postępowego związanego z przesunięciem ciała w przestrzeni. Mając już te dwie energie kinetyczne dla ruchu postępowego i ruchu obrotowego, możemy dodać je do siebie i mamy energię kinetyczną całkowitą. Wynik ten w naszym życiu będzie równie potrzebny co kolejne lifehacki. Swoją drogą pewnie zastanawiacie się, dlaczego ten kluczyk obraca się w tak dziwny sposób. Ja też się zastanawiałem przez jakiś czas, ale potem mi przeszło. Sam efekt warto jakoś nazwać, a że wygląda dziwnie, no to nazwijmy go efektem Jabenikowa. Pewną próbę wyjaśnienia tego zjawiska znajdziecie u Smartgasma, dlatego nie będę upowielał tych prób, udając mądrzejszego niż jestem. Cześć, jestem autorem kanału Smartgasm i rzeczywiście kiedyś nagrywałem film o efekcie Jenny Bykowa. Ale wstydzę się swoich starych filmów poprzez tragiczną wymowę i zbyt powierzchniowe wyjaśnienie różnych zagadnień. Więc polecam kontynuować oglądanie tego filmu. Pozdrawiam. Na fizyce zdarzają się też zadania znacznie trudniejsze, związane na przykład z wymianą energii. Jakiś wariat, projektując tarczę hamulcową, chciał wiedzieć, ile ciepła zgromadzi w sobie ten kawałek metalu podczas zatrzymywania, gdy na początku obraca się 640 obrotów w ciągu 2 sekund, no a jego moment bezwładności wynosi 100 kg razy metr kwadrat. Inżynier uznał przy tym, że tylko 30% energii zostało zamienione na ciepło, a reszta energii wyparowała zgodnie z 8 prawem Bażanta Mariusza. W takim zadaniu będziemy musieli policzyć prędkość kątową, no a potem energię kinetyczną dla obracającej się tarczy. Gdy tarcza zatrzyma się, no to nie bardzo jest co liczyć, bo wtedy energia kinetyczna ruchu obrotowego wynosi 0. Aby obliczyć ciepło, to trzeba wiedzieć, że w tym hamowaniu tarczy dochodzi do zmiany formy energii i zmiana energii ruchu obrotowego spowodowana jest wykonaniem pracy, w wyniku której wytwarzane jest właśnie ciepło. Dodatkowo z warunków zadania wiemy, że tylko 30% energii z tej pracy jest zamieniane w ciepło, a więc otrzymany wynik pomnożymy przez 30%. W ten sposób mamy ilość ciepła wydzielonego. Prawda, że trudne? Teraz to już na pewno będzie wam się to śnić po nocach, tak jak wzory skróconego mnożenia. Wake up, samurai.
Powiem wam, że to jednak nie najtrudniejszy rodzaj zadań. O wiele trudniej będzie utrzymać 4-osobową rodzinę za najniższą krajową. Ale aby temu zapobiec, przygotowałem dla was kolejne zadanie. Tym razem z równi pochyłej będę staczać beczkę z piwem bezalkoholowym. Coś jak w tej klasycznej grze z Małpiszonem i Marianem. Uznajmy przy tym, że staczanie beczki jest pozbawione jakiegokolwiek poślizgu i że chcemy obliczyć jej prędkość liniową na dole rampy. Zakładając, że moment bezwładności wynosi jakieś 500 kg razy metr kwadrat, a wysokość rampy, no to dajmy na to 2 metry. W tym zadaniu wypada już wiedzieć, że dochodzi do zmiany rodzaju energii. Względem dolnej części rampy, beczka posiada pewną energię potencjalną, którą w trakcie tego ruchu zużywa. A jakże? Na energię kinetyczną. Problem w tym, że ta energia kinetyczna to nie tylko energia kinetyczna ruchu postępowego, ale też energia kinetyczna ruchu obrotowego. Zakładając oczywiście pewne przybliżenie dla tego typu ruchu. Mając już tę wiedzę, wystarczy pobawić się odrobinę wzorami i ich przekształceniami, by uzyskać odpowiedź na zadane pytanie o prędkość końcową beczki. Ogólnie rzecz biorąc, w praktycznie wszystkich zadaniach, jakie spotkacie w szkole średniej, a potem na maturze, zauważycie, że ciało porusza się bez poślizgu. Pewnie nie jeden z was zada sobie pytanie, a o co chodzi? Przeanalizujmy to graficznie. Poruszające się ciało bez poślizgu spełnia jeden podstawowy warunek. Gdy obliczymy różnicę wartości prędkości pomiędzy prędkością środka masy a prędkością punktu poruszającego się po obwodzie toczonej bryły, wynik ten będzie dawał 0 dla każdej chwili ruchu ciała. W przypadku ruchu z poślizgiem ten wynik będzie różny od zera, a dla skrajnego przypadku ciało poruszając się nie będzie wykonywać obrotu. Brzmi to dość głupio, ale dla takiego skrajnego przypadku zamiast bawić się w dynamikę bryły sztywnej, od razu możemy korzystać z zasad dynamiki dla modelu punktu materialnego. Jakbyśmy jednak nie robili w każdym z tych zaprezentowanych przypadków staczania się bryły z równi pochyłej, energia potencjalna zamieniana jest w kinetyczną ruchu postępowego i obrotowego. Tyle tylko, że w przypadku coraz większego poślizgu ciała maleje część energii kinetycznej pochodzącej od ruchu obrotowego kosztem wyższej energii kinetycznej ruchu postępowego. Boże drogi, co za długie zdanie. W przypadku takiej pętli, którą omawiałem w filmie o zasadzie zachowania energii mechanicznej, zadałem pytanie, czy wykonałem słuszne założenia służące do opisu tego ruchu. Teraz z całą stanowczością mogę powiedzieć, że nie. Dlaczego? Ano dlatego, bo sporym, że tak to ujmę, odbiorcą energii potencjalnej traconej w trakcie zjazdu z rampy jest właśnie energia kinetyczna ruchu obrotowego poruszającej się i obracającej kulki. Oznacza to, że zapisane równania w tym filmie były prawidłowe, o ile traktowaliśmy kulkę jako punkt materialny, a tym samym nie uwzględniany był obrót tej kulki. Niestety, tego typu rodzaj zapisu kompletnie nie odzwierciedla rzeczywistości, bo w tych równaniach powinniśmy dopisać właśnie energię kinetyczną ruchu obrotowego. Dopiero teraz oszacowanie wartości prędkości kulki w jej górnym położeniu pętli nabiera sensu i jest bliższe rzeczywistości. Nadal jednak trzeba pamiętać, że pomijamy tutaj opory powietrza, czy też inne czynniki mogące mieć wpływ na ruch tej kulki. Tak czy siak, wynik jest w tym momencie o wiele bardziej sensowny. Wygląda więc na to, że trzeba sobie zawsze zdawać sprawę, jak mocno uproszczenia zagadnień wpływają na otrzymywane wyniki i czy te uproszczenia można stosować, czy też nie. Warto o tym pamiętać w przyszłości, gdy jako inżynierowie będziecie konstruować mosty albo inne budowle. Zaniedbanie pewnych czynników w projektowaniu budowli może bezpośrednio później wpłynąć na bezpieczeństwo całej konstrukcji. No i w tym filmie to wszystko. Myślę, że to już ostatni film na tym kanale, który pomoże wam lepiej zrozumieć dynamikę bryły sztywnej. Jak zwykle starałem się włożyć w niego mnóstwo serca i starań, by ułatwić wam ten trudny przedmiot. Czy mi się udało? Sami ocencie.
Po tym filmie fajnie, jak będziecie pamiętali o energii kinetycznej i zasadzie zachowania energii, którą starałem się przemycić do tego filmu. Na końcu znajdziecie jeszcze jedno albo dwa zadania, które nie znalazły się w głównej części filmu z uwagi na jego, że tak to ujmę, ramy czasowe. Cześć.